Zebrali sugestie od mieszkańców, zweryfikowali je i wypowiedzieli wojnę Bochomazom na ulicach. Zakład Oczyszczania Miasta Mysłowice rozpoczął pilotażową akcję usuwania z miejskich murów bazgrołów i wulgaryzmów. Zdecydowanie to jest walka. Na kilkadziesiąt zgłoszeń, które otrzymaliśmy od mieszkańców, wybraliśmy około 20, które leżą przede wszystkim, czy znajdują się przede wszystkim na terenach miejskich, do których my mamy jakby dostęp i my możemy realizować takie zadania. W środę 19 lutego pracownicy ZOMU wzięli w dłonie ścierki, szczotki oraz specjalistyczne preparaty. Na pierwszy ogień poszedł budynek przy ulicy Katowickiej 18. A co o wulgaryzmach na murach i akcji ich czyszczenia myślą mysłowiczanie? Bardzo przeszkadzają, źle reprezentują miasto, napisy są wulgarne. Uważam, że to szpeci, nieładnie wygląda i należy to usuwać. Na pewno znajdą się osoby, które będą nadal robiły tak zwane brzydkie graffiti, bo tego nie można inaczej nazwać. Ale ważne jest, że są takie akcje i myślę, że inni ludzie, którzy przechodzą, też zaczną zwracać na to uwagę. Jeżeli ciężka praca ZOMU nie zrobi na wandalach wrażenia, instytucja ma jeszcze jeden pomysł, jak zasłonić oszpecone napisami mury i poprawić estetykę miasta. Nauczeni doświadczeniami z poprzedniego roku, z 2019, kiedy obchodziliśmy rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego i z okazji właśnie tej rocznicy powstał mural na ulicy Bytomskiej, chcielibyśmy, aby takie murale powstawały. Z tego względu, że przez właściwie pół roku, czy ponad pół roku ten mural nie został naruszony, nie został zniszczony. Mamy taką nadzieję, że samoczyszczenie ścian to jest jedna rzecz, ale powstawanie murali to jest druga rzecz, która właśnie spowoduje raz poprawę estetyki miasta, a dwa to, że ta estetyka nie będzie niszczona. Pilotażowa akcja ZOMU trwa, gdy wszystkich 20 punktów na mapie Mysłowic zostanie wyczyszczonych. Dowiemy się, ile to kosztowało i jakie są szanse, by walka z bazgrołami przeniosła się w kolejne miejsca.